Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj w tle słyszymy właśnie głosy kolegi Mirka, kolegi Darka, Roberta. Oni tutaj dyskutują o gołębiach. Oczywiście będą kląć przy tym, to jest normalna rzecz, nie? Ale to o to chodzi, że spotykając się na takich wspólnych gołębnikach, są to momenty, gdzie możemy właśnie tą dyskusję. No nie, nie, Darek, spokojnie mów, nie ma problemu. Tu właśnie dzisiaj na kosak, tym, na pyzówce tutaj na WGG Wąt jesteśmy, no bo to są gołębniki, gdzie często odwiedzam. Tutaj mamy kolegów właśnie, którzy przyjechali kibicować przylotowi gołębi. Mirek, macie ile tu gołębi masz? Pięć. Pięć, Darek, ty? 11 albo 10. 11, Robert? 9. 9, a tu jeszcze genie mamy. Ile masz genia? 17. 17, to ile drużyn? 3, 4? Ja się chcę nie zjadł, to jest. No zjadł, myślisz? Kolega też ma gołębie? 4. Jeszcze kolega poprzedni na nazwisko, imię? No i tutaj mamy też jeszcze innych hodowców. Na razie jest godzina, która? 10, 11, która jest teraz? Pół do 11. I tutaj mamy też coś takiego, że tutaj właśnie Jan jest zestresowany trochę, bo czekamy na przylot jego gołębi tutaj z oddziału 0236 Raba Wyżna, tak? Ile gołębi dałeś na lot dzisiaj? 120 sztuk. Jaki mają dystans do przelecenia? 280. I to jest taki bonus dla tych wszystkich, którzy czekają, że mogą będą mogli oglądać przylot, jeżeli przylecą, tak? Dobrze. O które zostały wypuszczone te gołębi tutaj? 650. Te i te. O właśnie, tutaj przy okazji, że jesteśmy na temacie WGG Wąt, to powiedzmy tak, bo wczoraj powiedzieliśmy, że 554 będą zakoszowane, ale jak się okazało, w finale 551 właśnie. Może ja strząba albo co? No i 650, o której się spodziewasz ich? Koło pierwszej, czyli, ale teraz mają te przylecieć tutaj twoje, to zobaczmy, jak kolega ma tutaj zorganizowane. Moje, ale jeszcze ich nie. No zobaczymy, tutaj widzimy Jan zestresowany, tak? Troszeczkę tutaj niebo, zobaczmy, piękne, takie niebieskie, troszeczkę wiaterek wieje, ale one chyba po trasie mają wiatr mocniejszy, nie? Wszystko w skrzydła. No zobaczymy. Tutaj popatrzmy, koledzy siedzą, czekają. Pomału tutaj się impreza rozkręcać będzie. Później na pewno przyleci jeszcze więcej hodowców, ale teraz gdzie mamy Adriana jeszcze, bo Adriana nie widzę. Kolega Adrian, no tam jest, przejdziemy, bo wczoraj był finał na WG Dobczyce. No oczywiście przy jedzeniu gdzieś tu można kolegów tu spotkać. Właśnie o Adriano, soli chleb ze smalcem, to porozmawiamy. Wczoraj miałeś finał, przedwczoraj, przepraszam, finał na WG Dobczyce. Jak tam było na finale, opowiedzmy, bo tam to, że Jasia go wygrał, to już słyszeliśmy, nie? Ale... No Krzysiu, witam kolegów hodowców. No co, no chyba dobrze, no troszkę strat jest, gołębi, 80 gołębi przyszło do dzisiaj, 83 jest odbitych gołębi, no jak to się mówi, no... Powiedzmy, jaki dystans leciały? 420 km. 420, a poszło ich na lot ile finałowy? 246. Ile było wypuszczone i o której godzinie były wypuszczone? 8.25. A przy pierwszy gąb, o której się mniej więcej pojawił? 14.30, coś tam. Tam Jan nam nagrywał film, ten film już zamieściliśmy u nas na stronie, także jak będzie wyglądał przylot, to będziemy mogli sobie zobaczyć, a powiedzmy, bo to był gąb, który wyprzedził znacznie chyba. Tak, 37 minut bodaj się wyprzedził. No to widać było, to nie przypadek, nie? Bo w zeszłym roku to może tak wyglądać, ale w zeszłym roku też gołąb Jana wygrał. Teraz to samo, tutaj miał bardzo dużą przewagę nad tymi gołębiami, a ten gołąb się wcześniej wybijał? Nie, właśnie nie, chyba... Krzysiu, właśnie nie. To był taki szmaciarz trochę, tak, powiedzmy tak, szczerze. Tak, dokładnie. Że Jan mówił właśnie, że on to chyba jakoś, nie było go właśnie, no, tak, gdzieś tam wchodził, widać, no, ale się mu udało. Dokładnie. Powiedzmy teraz na przyszły rok, edycja będzie wyglądała podobnie jak teraz? Podobnie, będę chciał jeszcze zrobić tylko zwrotu zwykłego konkursowego jeszcze na lepszą drużynę, tak, jest po wspólnych innych gołębnikach, żeby to było też takie fajne współzawodnictwo. No i 6 gołębia prawdopodobnie będę brał do drużyny. Do drużyny. Tak, gratisowego. Aha, czyli 5 gołębi, tak, 6, opłata za gołębia 300 zł, czyli drużyna 1500 zł, tak. Można sobie to wziąć. Tu widzimy, zastaliśmy Ciebie, zobaczmy jeszcze tutaj, jak konsumowałeś, że tak powiem, chlebek ze smalcem. Ale super, zobaczmy, co super. Kolega Jan nam tutaj przygotował, poczęstunek jest, można sobie tutaj oscypki, kiełbaskę swojską, chlebek ze smalcem, z ogóreczkami, wszystko to jest kosztować. Popatrzmy tutaj, na razie jest mało osób jeszcze, ale to jest dopiero początek. Czekamy właśnie na gołębie. Myślę, że niedługo te gołębie, tutaj przede wszystkim te ze gołębnika Jana, to przylecą pierwsze, tak rozpoczną, że tak powiem, przylot gołębi. Także na razie dziękujemy i zachęcamy wszystkich. Przypominamy, WG Dobczyce, do kolegi Adriana Piworczyka można podjechać, zadzwonić, wejść na stronę, dowiedzieć się wszystkich szczegółów i zgłosić gołębie. I zachęcamy. Tutaj też oczywiście w górach to jest pięknie. U niego też jest bardzo fajna atmosfera. No, przepraszamy, że nie mogliśmy być, ale Jan namagał film, także jak tam wyglądało w naszej relacji zamieszczone na stronie, to będzie wszystko można zobaczyć. Także dziękujemy i do zobaczenia na razie. Pierwszy gołąb z lotu kolegi Jana. Widzimy, wylądował teraz na tutaj w daszku.
Jan tam go podpuszcza karmą, gwizda. Na ile to jest skuteczne, za chwilę zobaczymy. O! Chyba jeszcze jeden jest. Lata jeszcze jeden, czy nie? O! Także doczekaliśmy sobie dzisiaj pierwszego gołębia. Zobaczmy, te koledzy zamilkli. Ale grono kibiców nam się co chwilę zwiększa. O, kolega Rafał z firmy Tornado też przyjechał. Rafał, ty będziesz kręcił film dla tam dla Ameryki, coś takiego, tak? Czy jak? Znaczy, no, jakieś tam są dwie wizje takie. Dwie wizje? No i na Polskę ten zobaczymy. O, także tutaj zobaczmy, kibiców mamy co chwilę więcej. Na razie tylko jednemu gołębiowi kibicowaliśmy. Ale myślę, że bez problemu za chwilkę się pojawi jakaś większa ilość tych gołębi tutaj od kolegi Jana. Tu chleb ze smalcem jest bardzo dobry, także proszę wybaczyć, że mlaskam. Ale... O. Mamy dwa gołębie kolejne. Czy więcej jest jeszcze? O nie, więcej jest tutaj pełno. 2, 4, 5. O, zobaczmy, te siadają. Także Jasiu się trochę uspokoił, stres mu przeszedł. O. 5 gołębi mamy. Jasiu, bym prosił tylko niecenzuralnych słów nie używać. O. Odbite wszystkie? Czyli 6 sztuk będzie razem. Dobra. Także długo nie czekaliśmy, pojawiły się kolejne. No to są gołębie, przypominam, nie z lotu tutaj na wspólnym gołębniku. O, jeszcze 2 właśnie. Jasiu, to są kierunek Suwałki, tak? Z Suwałk przychodzą już. Suwałki jeden. O. Widzę, tu kolega Babiński tak teraz namiętnie wypatruje ich, ten. O, 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 są tutaj właśnie. Jeszcze jeden z góry jedzie. Ale jak wszystko zamilkło, zaraz zobaczmy, tak tu, popatrzmy tam gołębie, jak gołębia tutaj, każdy patrzy, o, zobaczmy tu, pięknie, o, Kamil, tak, tak. Widzimy, Rafał się przygotowuje tutaj, zaraz będzie profesjonalne nagrywanie. Koledzy też siedzą. Popatrzmy, kibiców na razie nie ma za wiele, ale o. Gdzie są następne? Są następne? O. To będzie z tymi 3 to 9. O, i są 2 jeszcze. Tam mamy pięknego tutaj drapieżnika. Widzimy, o, trenera. A gołąbki sobie teraz siadają właśnie. Także na razie wszystkie, które przyleciały, weszły. Tam, jak widzimy, jakiś baca się pojawił przy gołębnikach. Czy to jest Jan? Nie wiem. No baca, ile tam baco macie tych gołębiów? Coś ma. A wiele? Kolik tych gołębiów? Nie, Jasiu, ile tam jest już przyleciało? 50 parę. To jeszcze ile czeka? To ile jeszcze jest? Ile jeszcze? Z 50 jeszcze w powietrzu? A jeszcze... Ale trochę ci... 68. No tutaj kolega Darek, widzę, pomaga, tak? Bardzo, płacą, tak? Dużo, trzeba pomagać. No. A takie, słuchaj, to dożywione chociaż takie są, bardzo, czy nie? Przekarmione. Przekarmione, no, dlatego tak nie przylatują pewnie, co? Baco, baco, a opowiedzcie nam trochę o tych gołębiach, jak to dzisiaj, zadowolenie tu, te sprawy. Nie wiem, jak oddział, no jest ciężko jak na razie. Dzwonili koledzy? Dosyć, nie dzwonili jeszcze. Zobaczymy. To czyli prędkość, jaką mają, czekaj. Dzień temu super miałem, bo było 15 pierwszych na oddział i 5,350, było gdzieś około 40 moich gołębi. Popatrzmy, było... tutaj koledzy właśnie, koleżanki i koledzy, bo to co chwilę kibiców przybywa, przyjechali kibicować. O, Rafał już ustawił sprzęt.
Rafał, spokojnie. Nagrywać jeden. Oczywiście, jak najbardziej. No weźcie, kto lepszy? Dawajcie. Rafał, jak się nazywa? Rafał. Krzysztof, jedziesz. O Jezus, to znaleźli się. Rafał tutaj robi, że tak powiem, relacje dla tutaj potrzeb Jasia, bo będą starali się film promocyjny robić, prawda, do Stanów Zjednoczonych, żeby... Tak, właśnie, żeby tutaj też, bo to nie sztuka tutaj zgromadzić hodowców. Co ty gadasz? Ty cały tydzień? Wczoraj tylko przerwę zrobiłem na wesele, a tak to... Aha. Tak byłem na obrotach. Czyli wszystko... To będzie profesjonalny film, taki zapraszamy. Przypomnijmy, studio filmowe Tornado. Tych filmów mamy bardzo dużo takich i to przede wszystkim... Przypomnijmy, kolega Rafał, to prekursor, że tak powiem, takiego obrazowania hodowli w postaci filmów. Bo pierwsze filmy zacząłeś kręcić o gołębiach. W jakich latach? No, gdzieś w granicach 95 czy 4. No, to właśnie, to jest naprawdę... O, i to mamy, i dzięki temu mogliśmy zobaczyć i tutaj różnych hodowców czołowych z tamtych lat. Może nie jest to tak duża ilość, w sensie, że ty nie robisz takich filmów jak fotoreportaże, a bardziej takie prezentacje hodowli. O, to ładnie, no właśnie. No, ale dzięki temu możemy właśnie tutaj się poznać, posprawdzać, jak wygląda ten warsztat, zobaczmy ile sprzętu, bo taki film, co my robimy, to jest bardzo prosty, bo tutaj się kręci i wrzuca od razu, natomiast Rafał musi dużo więcej pracy poświęcić na ten montaż, na te inne... Oj, tu syn mu pomaga teraz, widzimy tutaj, no. To jak ty zaczynałeś kręcić, to jeszcze go nie miałeś. No. Nie, to jeszcze daleka. Jeszcze daleka droga. Ale tak zapraszamy, no, studio filmowe Tornado. Jaką na stronę internetową? Znaczy w tej chwili... Gdzie można kupić te filmy? O tak. U hodowców, ale ty też sprzedajesz u siebie, czy nie? Też sprzedaję. No, także zachęcamy tam znaleźć, jak w internecie wystukamy studio filmowe Tornado, coś znajdziemy. Zadzwonić można i zobaczyć te filmy. A jest właśnie co oglądać. No. Te lata, tak jak tutaj kolega właśnie mówi, 24, 5 lat, kurde, to już jest. Także my tutaj będziemy też relacjonować. Nie chce się. No i o, właśnie. Dobrze, ale my sobie to będziemy patrzeć, jak te gołębie przylatują jeszcze u Jana i czekamy przede wszystkim na te gołębie, które przylecą z lotu finałowego. Zobaczmy, niebo mamy w dalszym ciągu takie bezchmurne. No i liczymy, że te gołębie się tutaj będą w odpowiednim czasie pojawiać. Jesteśmy tutaj cały czas na WG Giewont. Właśnie zobaczmy, tutaj troszeczkę przemeblowaliśmy, bo koledzy doszli do wniosku, że stół, który tutaj stał i z parasolem by zasłaniał widok na ten właśnie wlot. Ale mamy tutaj też, zobaczmy, kibiców wzrosła ilość, mamy też trzy gołębie, które przyleciały. Tutaj podejrzewam, że to są od kolegi Jana, ale nie przekreślamy, bo mogą być to gołębie już tutaj z tego gołębnika. Ale chyba jednak nie. W każdym razie mamy tutaj telewizor, na którym będziemy obserwować przylot tych gołębi, będziemy widzieli, czyj gołąb tutaj wylądował pierwszy. Natomiast tutaj widzimy dobrze bawiące się osoby tutaj, kolegów, koleżanki, przyjechali z rodzinami, dzieci. O. Lotu 1 do 4. Właśnie zaczniemy od pierwszego. Tutaj kolega Jan teraz właśnie będzie wręczał puchary. Puchary mamy po 3 puchary i po 10 dyplomów jest z każdego lotu. Czupagi będą nagrodami? Nie. W tym roku nie ma. I 5 mam. Także prosimy o uwagę. Baco, dawajcie te dyplomy. Pierwszy gołąb z lotu Dąbrowa Górnicza, Raczyk Andrzej. Prosimy tu kolegę, bo gdzieś. O! Jestem! O, właśnie Andrzejek jest, no! A to są dobre, to są triple. I zobaczmy, i tak my tu na żywca... Nie, nie, Andrzej, poczekaj, zobaczmy teraz. To się nazywa reżyserowana improwizacja. Jeszcze raz. Tutaj, właśnie tu. Właśnie tutaj, teraz zobaczymy, jak wygląda praca fotoreportera, o. Wyłącz muzykę, Kamil, weź wyłącz. O. I teraz jeszcze raz będzie następowało wręczenie nagrody. Andrzej, za chwilę podejdziesz, nie? No idę sobie jeszcze, o, jakby wchodząc, czy jak to otworzysz, tak, reżyser, nie? No tutaj reżyserem jest tutaj... Już, poszło. Witamy wszystkich kolegów, uczestników wspólnego gołębika Giewont. W tym momencie chcemy rozpocząć rozdawanie nagród za lotu od 1 do 4. Pierwszy gołąbek z lotu numer 1 z Dąbrowy Górniczej. Gołąbek kolegi Kraczyk Andrzej. Prosimy tutaj kolegę. Brawo! Brawo wielkie! Ruszcie tym rynkiem. Drugi gołąbek był kolegów WG Mazury. Nie ma ich. Ale poklaskać możemy. Brawo Mazury. Kolegę Wojtka i Sylwestra pozdrawiamy. Trzecie miejsce gołąbek kolegi Ciomek Jan. Chciałem, że kolega był, także prosimy.
Kolejny gołąbek. Czwarty gołąbek kolegów Lach Murański. Lachy! Gratuluję. Piąty gołąbek kolegów Łękarski, Zbigniew i Berta. Są koledzy? Szósty gołąbek kolegów Lekociu Gimrowiec. Mrowiec, gdzie on? Tak, jeszcze kolegów. Ale brawo. Brawo. Siódmy gołąbek Krawieczek Lucjan. Ósmy gołąbek Pastor Ibiś. Brawo. Dziewiąty gołąbek Czapliński Tomasz. Tyż nie mu. Też go nie ma. Dziesiąty gołąbek Tim Podhale. Ooooo! Idzie wysza! Gratulacje. Wiesiek na prezydenta. Tak, pierwsze miejsce z drugiego lotu konkursowego z miejscowości Lubliniec zajął gołąbek kolegów WG Mazury. Brawo Wojtki! Drugi gołąbek z drugiego lotu konkursowego kolega Ligenza Łukasz. I trzeci gołąbek z Lublińca to gołąbek kolegów Marzesz Racing Team. Brawo Marzesz. Tam idzie. Czwarty gołąbek Pielesiak Leszek. Brawo. Piąty gołąbek Ośko Hubert. Brawo. Szósty gołąbek Tim Podhale. Wieszek! Szum, szum. Szum i daj. Siódmy gołąbek kolegów z Niemiec, Wolfram i Hal i jednego. Może przedstawiciel odbierze. Odbierze kolega Genia. Guc. Jemek, niech Genia to jest kobieta. Przepraszam. Ja też bym był. Przepraszam. Dziewiąty gołąbek Knabi Gierczak. Dziesiąty gołąbek Tim Dębka i Niż. Ale widzę, że kolega Łukasz jest to. Brawo. Także prosimy drugie miejsce kolega Ligenza Łukasz. Gratulacje. Kolejny lot, numer 3. A od 9 do promu go wyjechać? No bo muszę odebrać tam oszczepki, serki, jakieś chujki, mójki. Aha, to będzie świeże, jutro zapakują, wiesz. Miejscowość Kluczbork i pierwszy gołąbek był kolegów Tim Para i Walkosz. Drugi gołąbek. Kim, koledzy Body i Skupie. Musiał być taki jak Sławek. Trzeci gołąbek kolegi Lach i Murański. Będzie już do czego nalać. Ale co, ty dyplom na wymianę drugi niosłeś, czy co? Na wymianę dyplom drugi? Czwarty gołąbek Knap i Gierczak. Piąty gołąbek Rogowo Marek Stefański. Szósty gołąbek Knap i Gierczak. Siódmy gołąbek Krotny Andrzej. Ósmy Pielesiak Leszek. Dziewiąty gołąbek dla Grażynki. Dziesiąty gołąbek kolega Jeniek Dariusz. Tu kolegę Bieńka zastaliśmy w takiej krępującej sytuacji, bo miał w dwóch rękach wodę.
to krępująca sytuacja. Jak dla zwierząt, nie? Są jakieś gołębie. Ja rozumiem, że miał piwo. Kameruj, bo może gołębie z giełą. O, właśnie. No.